Hej, dzisiaj jest poniedziałek. Pierwszy raz w sumie do Was mówię w tym logu. Miałam dzisiaj zdawać historię, jednak zdaję ją jutro. Projekt zrobiłam dopiero wczoraj i muszę się dzisiaj tego wszystkiego nauczyć. W środę wyjeżdżam. Wylatuję do Paryża i to jest spełnienie moich marzeń. Po prostu nie mogę jakoś tak... Dziwnie się czuję z tą myślą, że ja lecę do tego Paryża. To jest takie nierealne w sumie. Muszę ogarnąć trochę lekcji przed tym wyjazdem, żeby nie było tego tak dużo, jak wrócę. Ja czuję święta. Jakby ja jestem tak w klimacie świątecznym bardzo. W ogóle dzisiaj nie jestem bardzo pomalowana i wyglądam trochę gorzej, ponieważ moja cera się pogorszyła ze względu na to, że zbliża mi się okres. Właśnie widzieliście, mam choinkę. Widzieliście, jaka piękna jest ta choinka? I'm like... Znalazłam to na TikToku czy na Pinterestie, coś w tym stylu. Jestem zakochana w tej choince. W sensie, wiecie, że ja ostatnio mam obsesję na punkcie kokardek. Więc ja postanowiłam, że ja zrobię w tym roku choinkę z kokardkami. Jeśli chodzi o ten Paryż, lecę tam z samym plecakiem. W sensie w plecak muszę się spakować. Nie wiem, jak to zrobię. Mam tam poukładane ubrania i jest ich trochę dużo. No nie mogę się doczekać. Ja chcę już środę. Ja nie usnę jutro. Coś tak czuję. Nie wiem. I tak jak wcześniej też mówiłam we wcześniejszych vlogach, miałam udekorować z Wami pokój. Ale przez ten właśnie spontaniczny wyjazd tak dużo rzeczy musieliśmy nadrobić, w sensie nie było czasu za bardzo. Nie miałam czasu, żeby nagrywać. Dekorowałam już go sama, a tak Wam pokazuję. W sumie mam tylko choinkę i za chwilę Wam pokażę. Mam taki stroik. Jest bardzo ładny, zrobiony przez moją mamę, więc bardzo to doceniam. Ja cały czas, przyznaję się, słucham tej nowej piosenki Andziax, tej świątecznej. Ogólnie kocham Andziax, vlogmasy Andziax, są super. I kocham je oglądać. Już zaplanowałam grudzień. Właśnie Girls and Boys. Pamiętajcie, żeby zaplanować grudzień. W sensie jest 4 grudnia. 5 ja to nie wiem, kiedy wstawię w tym tygodniu. 6, 7. Musicie zaplanować grudzień. Jest jeszcze czas. Serio. Możecie to zrobić. Przed nowym rokiem trzeba zaplanować nowy rok. Pamiętajcie, że trzeba cele na grudzień. Jak do tego dotrzecie, jakieś może nowe nawyki. Ja w pierwszym vlogu, mój dzień na nauczaniu domowym, pierwszy mój vlog, tam mam właśnie co ja piszę w tych moich planach na nowy miesiąc, więc możecie wejść, dam Wam tutaj linka. Tam ja z Wami planowałam listopad. Wczoraj była niedziela i widzieliście, byłam na morsowaniu, w sensie ja tylko nagrałam tam kawałek, bo było mi tak zimno, że ja nie mogłam stać bez rękawiczek. I po prostu byłam się taka dumna, bo wczoraj było tak zimno, chyba było poniżej zera. I no było bardzo, bardzo zimno, a bardzo dobrze się czułam. W sensie było bardzo fajnie, ale to też dlatego, że wczoraj było bardzo dużo morsów. Więc to też dodawało takiego, wiecie, wy czuliście to wsparcie po prostu, jak tam jest tak dużo osób. Więc jak macie z tym problem, to ja polecam Wam morsować w te dni, kiedy jest najwięcej morsów, czyli to jest sobota i niedziela najczęściej, bardziej nawet niedziela. I to są takie poranne godziny, typu 9, 10, wtedy ludzie morsują. No, cudowne to było uczucie, serio. A już morsowanie w Mikołajki to jest tak niesamowite przeżycie. Każdy jest ubrany w takie świąteczne jakieś rzeczy. I mnie nie będzie, bo ja 6 właśnie wylatuję do Paryża. Ale w tamtym roku, właśnie rok temu, byłam 6 grudnia i to jest amazing. Koniecznie możecie zobaczyć, jak to wygląda. Możliwe, że za rok, bo nie wiem, kiedy to wstawię, ale takie na pewno w Wigilię też będą morsować. Wigilia w tym roku wypada w niedzielę. To jest idealny czas, żeby pójść zobaczyć, jak to wygląda. Każdy będzie ubrany jakieś świąteczne rzeczy, będą świąteczne piosenki. Ogólnie będzie taki miły klimat, no osoby, które chodzą na morsowanie są cudowne, jakby to jest tak wspierająca jakby społeczność, jak każda inna, która uprawia sport. I ostatnio dostałam kilka pytań po ostatnim filmiku, jak wygląda mój makijaż, jak ja się maluję, więc są dwie rzeczy, które sprawiają, że ten makijaż jest the best of the best. Są to dwie rzeczy. Pierwsza to jest konturówka do ust z pupy, to jest 0,44 i to po prostu
robi wasze usta tak naturalnie malinowe. Musicie nałożyć tą konturówkę. Tu jest jeszcze takie coś. Ja tego używam do, żeby wymieszać szminkę ochronną z konturówką i wtedy wy macie tak naturalnie malinowe usta. Ja kocham efekt taki naturalny. A druga to jest Brow Pencil i to jest z Evaline Cosmetics. I to jest, jest to 01 i no jest bardzo fajne. Bardzo ładnie maluje brwi. W sensie jest taka miękka i łatwo się nią maluje brwi. No i jeszcze dodatkowo macie tą szczoteczkę. Więc jest bardzo fajne. I to wyhaczyłam u mojej cioci. So, thank you. I te dwie rzeczy są amazing. W sensie, ja nakładam korektor, róż w płynie, bronzer i tusz do rzęs. Zależy co robię, bo na co dzień zwykły, jak gdzieś wychodzę, to mocniejszy, czyli wodoodporny. No i jak mam problemy z cerą, to jakiś bardziej krem BB. Ja nie lubię ciężkich podkładów, w sensie na tylko takie wyjścia gdzieś, to ok, nałożę podkład, ale nie lubię, tak się czuję ciężko, not my vibe. Dzisiaj chyba mam najmniej makijażu, ile właśnie mogę sobie zrobić. Dzisiaj mam tylko korektor. No ale moja cera wygląda bardzo brzydko, jeszcze mi się tu porobiło coś wokół ust, więc to nie jest najlepszy moment dla mojej cery. Jest źle, ale to się zmieni, to się poprawi. Muszę zrobić wodę ryżową, to bardzo poprawi stan mojej cery. To jest plan. Słuchajcie, dam wam najlepszy przepis na desero posiłek. Bo deser to nie jest, bo się tym bardzo najejecie, ale to jest, już podchodzi pod deser trochę. I jest to pudding chia z nutellą z daktyli. To jest takie dobre. Przepraszam. To jest tak pyszne. Zrobiłam to dzisiaj. Wczoraj zrobiłam oczywiście pudding chia. To jest normalny, klasyczny pudding chia. I dzisiaj zrobiłam nutellę z daktyli. Podawałam chyba na Instagramie ten przepis, ale tutaj też wam podam. To jest 2 sztuki daktyli. Mieszacie we wrzątku, najlepiej we wrzątku. Ja czasem nie chcę mi się czekać, więc w gorącej wodzie tam po prostu dłużej musi stać. Ale we wrzątku 3 minuty. Później gnieciecie te daktyle widelcem. Dodajecie pół banana. Ja dzisiaj dodałam cały, bo już mój banan był taki na wykończeniu. I mieszacie to razem, tam gnieciecie tego banana, później dodajecie pół łyżeczki, łyżeczkę kakao, takiego prawdziwego kakao i do tego łyżeczkę masła orzechowego. I tam orzeszki możecie dać, jakąś gorzką czekoladę posiekaną i wymieszać to z puddingiem chia. That's delicious. To jest tak pyszne. To trochę jest typu pudding jakiś czekoladowy, więc to jest taki desero posiłek. A pudding chia robicie normalnie dzień przed.